Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z Battle Free dla czwórki i dzisiaj gramy znów na kaspijskiej granicy. Z dodatku oczywiście drugie uderzenie. I przyjmuję tutaj punkt A, ponieważ sytuacja jest bardzo fajna. Szczególnie cieszę się, że gramy na tym serwerze, ponieważ... Okej, pięknie. Przed chwilą udało mi się zginąć już w samolocie. Zestrzelili mnie. A teraz trochę się, że tak powiem, odzyskałem honor. Mam staty 1-1, więc nie ma wielkiego problemu, jeśli chodzi o to. Dobra. Nie mamy, mamy A i B. Tutaj widzę, że toczy się bój o E, ale to chyba wróg przejmuje, zdecydowanie. Więc chyba fajnie było się skierować w kierunku C, ponieważ to jest jednak fajny punkt. Ja go bardzo lubię i bardzo dobrze kojarzę z Battlefielda trójki. Ogólnie odnośnie Battlefielda trójki, to muszę wam powiedzieć, że z tego dodatku właśnie z drugie uderzenie, to mam dwa wrażenia. Takie, że operacja Ognista Burza jest strasznie masakryczna, nie podoba mi się w ogóle. A to była moja ulubiona mapa z Battlefielda trójki. No w Battlefieldzie czwórce wrażenie właśnie jest kiepskie, jeśli chodzi o to. Dobra, tam strzelali do mnie, ale już nie chcę zdobyć te punkty za przyjęcie flagi, szczególnie... Ło! Masz pod nogami apteczkę, bierz! Dobra, padnijmy. Zlokalizowałem czołg wroga, operuje nasz... Wąt laser. Kto tego nie strzela tutaj? Możliwe, że z D tam są snajperzy z jakimiś karabinami snajperskimi, albo chociażby... Jak w ogóle ping, bo pobieram właśnie coś. To sproszenie do Call of Duty Cost. Okej. Przyjmijcie tam, nie jestem dowódcą drużyny, więc wam nie rozkażę. Ale... Jeny! Strzelają do mnie jak diabli. Normalnie, jest, dobra. Gdzie byłeś? Gdzie jesteś, drani? Taki hardcore, co? Bo nie był przeciwko czołgowi, a teraz to już nie odzywasz, nie? Jak ja was dobrze znam tutaj. Ale właśnie odnośnie tego wrażenia tutaj z drugiej uderzenia, jeśli chodzi o kaspijską granicę, to muszę wam powiedzieć, że spędziłem tylko kilka godzin na tej mapie w Battlefield trójce, bo mi się nie podobało. Zaś tutaj efekt jest dla mnie wow, naprawdę ogromny, ponieważ no jest różnica wielka i właśnie tutaj ta jesień taka, to jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Trafili w moje klimaty. Przydałby się jakiś technik. Właśnie straciliśmy tyle. Dobra, chyba mi nic nie grozi, ale tutaj mamy helikopter znowu. Nie, nie. I strzelali do mnie, nie chcę, po prostu nie chcę ryzykować. Wydawało mi się, że tam ktoś jest, ale... Zejdźmy tutaj. Zobaczcie, to jest fajne właśnie przejście takie. W trójce tego... Znaczne siły wroga w pobliżu. Dobra. Coś tutaj mój koleś zrobił, nie ogarniam tego do końca, ponieważ... Jeśli chodzi o tą mapę, to jestem taki... Dobra, fajnie, zabity. Nie wiem, co oni tam kombinowali. A, tam na naszego zrespili. Wow, zabity w akcji. Jak to? Co ja zrobiłem? Że niby zginąłem. O, mamy helikopter, aha, Vipera. Jeee, no jak pięknie to wygląda. Zobaczcie. Yeah. A ta antena? Tutaj, nie, tutaj druga antena była, nie? Tutaj była ta główna antena. Widzę, że ona się już przewaliła chyba na początku, czy coś, nie wiem jak to tam wygląda. Tutaj by było warto powalczyć o B. Ale widzę, że jestem już atakowany na start, więc chyba wyskakuję. Tu dowódca, latająca kanonierka rozpoczyna ostrzał. Dobra, skaczę, co tam? Jeny, stary, prawie cię ubiłem w powietrzu. Ale miał szczęście, bo to... Technik do mnie strzelał. Chciałem, że to snajper typowy, a to technik. Tylko, że z karabinem.
takim. Dobra, skaczemy. Spróbuję teraz go zajść tutaj od tyłu. Do wszystkich! Straciliśmy cel Charlie! Dobra, widzę go. Oznaczony, macie go zneutralizować. Zauważyłem czołg, ciężka technika na północ od was. Gdzie on... Panie, zabity, dwójnóg mam. Do tego karabinku? Ja... Mój błąd, ja go chciałem od razu z tego wziąć. Chciałem od razu go wziąć z nożyka, jak tylko go zauważyłem. Tam straciłem chyba z 2 sekundy właśnie na tym strzał. Ale spróbujmy jeszcze raz z Vipera. Tutaj widzę, że... Kurde, znowu nam wzięli te punkty. No... No nieciekawie. Ale... Kurde, tam jest ten lawat czy coś. Na północ od was! Blisko! Mają tam snajpera! Nie! Nie, co ja zrobiłem w ogóle? Sobie staty tak popsułem, a miałem takie piękne. Kurde, ja nie mam. Weź w ogóle, Hubert, co ty robisz? Trzeci raz mnie zabił. Dobra. Teraz pijmy się przy ziomku. I on miał majtki, widzieliście? Fioletowe majtki. Widzę czołg przeciwnika. Dobra, trafienie. Za 5, co to jest? I to jest fajne miejsce na skępienie się. Włączmy laser. Dobra, zabity. Masz tu apteczkę. Ło! Pieny! Prawie padłem. Dobra, apteczka szybko. No. Kurde. Ale ktoś strzelał do mnie z śrutu i w ogóle... Nie, tutaj, ale fajnie bym jak tutaj zaszedł, nie masz tutaj, są te krzaczki w ogóle. Dobra, czołg. Dobra. Jak tutaj nie, to spróbujemy jakoś... Aha. CDZ na waszych mapach. Dobra, spróbuję go tutaj, po drugiej stronie. Dobra, zabity. A tu jeszcze jeden jest, tutaj do czołgu strzelam. Super. Dobra, gdzie prawie 1000 punktów za jedną akcją, ale się sorry, że się nie odzywałem, bo tak jakoś no, wypadło mi to totalnie z uwa, żeby... No, akcja była bardzo trudna, więc... O tak. I czy mam to otwarte jakoś tak? Pięknie. To spróbujmy na E. Dobra. Więc zatrzymałem się na E, ale... Właśnie, apteczka. Kolega mnie tutaj zabije teraz. Znaczy, kolega, przeciwnik totalny. Dobra. Nie wiem, czy to była wina tego, że wyszłem z pola punktu, czy po prostu wróg był. Teraz czołg się pojawił dopiero. Został przejęty. No to jeszcze D zostało. Przed chwilą mieliśmy sytuację taką, że była klęska, teraz już mamy praktycznie dwa punkty. Tylko jeden punkt nam został. Tylko D. Biegnij, szturmowcu. Dobra, rzucimy gnata. Rzucam granat, kryć się! Robimy... Nie, no jak to było możliwe? 9 HP mu zostało. Nie, no... Kurde, on na jeden strzał mnie wziął. Praktycznie dwa strzały tam widziałem, ale... Coś czuję, że za pierwszym strzałem to już ze mnie nic nie zostało. Tylko właśnie... Okej. No to myślę, moi drodzy, że chyba w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się póki co z wami żegnam tym pięknym widokiem z tego fantastycznego... Myśliwca. No to było na tyle. Na razie. Cześć!